Przygotujmy deskę rzemieślniczą. Teraz mamy ciało salamandry. Dodaj łapy i szczegóły pyszczka. Wow! Wytnij diamenty. Narysuj oczy. Bruni jest taki słodki. Ania i Elza urządzają imprezę z fast foodem. Ach, przejadłam się. Ja też, mój brzuszek jest pełny. Dziewczyny, zostały jeszcze lody. To pudełko po pizzy postanowiło się poruszyć. O, kto tam jest? Duch? Bruni również jest fanem lodów jagodowych. Przestraszyłeś nas. Chodź do nas, mały. Bruni, no, lodów wystarczy dla wszystkich. Zrób miskę z owocami. Ten płatek śniegu posłuży jako podstawka. Zalej szklany kubek klejem na gorąco. Nasza forma lodowa zamarzła. Owoce są gotowe do podania. Wedle każdego gustu. O, przestraszyłem się. Chcę jeść. Tyle tu owoców. Banany, banany. Olafie, co tutaj się dzieje? Elzo, wszystko w porządku? Przepraszam, co ja narobiłem? Ile tutaj kolorów? Pomarańczowy? Wybieramy cię! Wytnij pasek. Mamy tyle szczegółów. Skróć szpikulce. Przymocuj po bokach. Teraz mamy wygodne nosze. Wybierzmy piankolinę. Czarną. To wygodne uchwyty. Dodaj paski. I stabilne nogi po bokach. Jak mogę ci pomóc, siostro? Ach, to moja wina. Czy ona ma wstrząs mózgu? Musimy owinąć jej głowę. Ups. Trzeba wezwać karetkę. Oczywiście, kochana. Lekarz zaraz przyjdzie. Kto potrzebuje pomocy? Nie wyglądasz dobrze. Zaraz ci pomożemy. Ona potrzebuje pomocy, a nie ja. Pomogę ci wstać. Ostrożnie. Ruszamy do szpitala. Elzo, wybacz mi. Posprzątam do tego czasu. Zmień połówkę jajka w basen. Wytnij otwór. Siedzisko jest gotowe. Ozdób płatkami śniegu i połówkami koraliku. Elza jest w szpitalu. Elzo, przyniosłam basen. Thank you. A czy on naprawdę myślał, że to kuweta? Elzo, jak się czujesz? Znacznie lepiej. Kwiaty cię rozweselą, tylko gdzie je położyć? Nie. O, doskonale. Teraz czuję się znacznie lepiej. Twój wazon. Wanna nie jest dla kwiatów. Przepraszamy. Co znajduje się w piórniku? Temperówka. Wyczyść wszystko. Przełóż wycior do fajki. Potrzebujemy niebieskiego. Rozciągnij do rurki. Połącz. Wybierz piankolinę. Jasnoróżowa. Dodaj kółka i przyciski. Ten klocek Lego posłuży jako wentylacja. Plastikowy czyścik do języka. Ostrożnie. Złóż wygodny pędzel. Szczecina jest na miejscu. Potężny odkurzacz natychmiast uchroni cię przed brudem.
Narobiliśmy tu prawdziwego bałaganu. Elza upadła przez nasze bałaganiarstwo. Musimy wszystko posprzątać. Wezmę odkurzacz. Poczekaj, najpierw wyniosę wszelkie śmieci. A, ile tego jest? Bierze się do roboty, odkurzaczu. Ach, co za tchórz? Udało się. Jesteś na czas, odkurzacz nie działa. Jak mamy tu posprzątać? Rzucę okiem. Pojemnik pewnie się zatkał. Musimy częściej sprzątać nasz dom. Rozłóżmy budowlę z Lego. Potrzebujemy tego. Zrób ciśnieniomierz. Podziel go. Połącz elementy. Zróbmy mankiet z guzikiem. Rączka jest po drugiej stronie. Pomiar ciśnienia krwi jest łatwy. Jak się czujesz? Dzięki, świetnie. Zmierzymy twoje ciśnienie. Oddychaj spokojnie, nie martw się. Jest dobre. Stan, ordynator cię wzywa. Ano tak, zapomniałem. Nie martw się, będę kontynuował. Jak na taką młodą damę to bardzo wysokie ciśnienie. A, już wszystko dobrze. No tak, od razu czujesz się lepiej. Odpocznij. Dziękuję. Och. Przygotuj szczegóły holograficzne. Usuń pojemnik. Przyniosłem przezroczysty plastik. Dzięki, przyjacielu. Dodaj ramkę. Zeszlifuj papier piankowy. Nasz nośnik termiczny jest prawie gotowy. Pokrywa ma okno. Wygodne paski. To świetny projekt dla Bruni. Ten nośnik utrzyma odpowiednią temperaturę. Posprzątaliśmy wszystko. Chodźmy odwiedzić Elzę. Biedactwo. On też tęskni za Elzą. Weźmy go ze sobą. Okej, mam torbę. Ale jest za ciasna. No to może pudełko? To kiepski pomysł. Wiem! Elza miała nośnik termiczny. Chodź, kochanie. W drogę! Tyle tutaj słoiczków. Napełnij je witaminami. Omega-3 jest bardzo przydatnym mikroelementem. Wydruk jest gotowy. Zrób pudełko. Uzupełnienie witamin przyspieszy powrót do zdrowia. Przetnij tubkę. Ta część uchwytu posłuży jako dozownik. Pudełko na maść. Z tym zestawem Elza wyzdrowieje raz dwa. Cześć, przyjechaliśmy cię odwiedzić. Mamy nawet Bruni. Cześć, hej! Cieszę się, że ze mną jesteście. Zobacz, co tu mamy. Garść witamin, minerałów i maści. O, nigdy wcześniej nie miałam tyle leków. Hej, jak się masz? Ten balsam i witaminy byłyby świetnym dodatkiem do leczenia. Dzięki, przyjaciele. Zróbmy tablicę. Obramuj brokatową taśmą. Girlanda. Teraz jest podświetlana. Rezonans będzie na białym tle. Zamocuj panel. Dodaj przyciski. Dzięki nowoczesnej technologii możesz zobaczyć całe ciało od środka. Elzy czeka rezonans magnetyczny. Jak się czujesz? Nic mi nie jest. Witaj. Zabieg jest całkowicie bezbolesny. Połóż się i zrelaksuj. Włączam urządzenie. Gotowe. Teraz poczekamy na wyniki. Kochanie, wszystko gra? Tak, jest dobrze. Oto twoje skany, zobaczmy. Tak, wszystko gra. O nie, wypisują ją. Chyba możesz wrócić do domu. Siostro, jesteś zdrowa. Udało się. Ekstra. Piłka, ale za duża.
Potrzebujemy takich. Rozwałkuj piankolinę. Owiń piłkę. Kolorowe grudki zmieniły się w balony. Nałóż je na patyki. Przykryj przezroczystym lakierem do paznokci. Umieść w lampie UV. Gotowe. Zrób świąteczne stoisko. To świetny dodatek. Udekoruj balony plakatem „Witaj w domu”. Końcowe przymiarki. Wygląda na to, że wszystko jest gotowe. Idą. A, ukryję się. O, kto to zrobił? Czy to wszystko jest dla mnie? Tyle tu dekoracji. Ktoś wykonał świetną robotę. Niespodzianka. Szczęśliwego powrotu do zdrowia. O, to słodkie. Piękna pani, zapraszam do tańca. Są tacy uroczy. Ania i Olaf dołączyli, a impreza trwała całą noc. Mamy nową parę. Stare słuchawki? Tego nie będziemy potrzebować. Odetnij drut. Dodaj detale. Możesz zobaczyć wyświetlacz na tylnej stronie. Ten termometr pomoże określić temperaturę bez powodowania dyskomfortu dla pacjenta. Nasza księżniczka jest chora. Biedactwo. Nie czuje się dobrze. Elza zaczęła się rzucać i obracać. Masz gorączkę. Musimy zmierzyć temperaturę. Wow, jest poza skalą. Jak mogę ją obniżyć? Elza miała wizję. Wow, czy naprawdę jestem w chmurach? Tu jest pięknie. O nie, pogoda się pogarsza. Srebrny deszcz. Stopię się. Elzo! Kto tam? Ktoś mnie woła. Elzo, obudź się. To był tylko sen. Wypij to. Wkrótce zadziała. W międzyczasie poczytamy razem naszą ulubioną bajkę. Zmień minutnik w defibrylator. Sklej tryby i akcesoria. Postaż. Zmień haczyk. Zrób drugi. Połącz druty. Elektrody są gotowe. Na wyświetlaczu są parametry życiowe. Spróbujmy tego urządzenia. Emily odpoczywa w szpitalnej sali. Mamy obchód. Co u ciebie? O, jej bicie serca zniknęło. Musimy ratować pacjenta. Co robić? Musimy podjąć ekstremalne środki. Proszę o defibrylator. Ładowanie 200? Czysto. Ładowanie 300? Czysto. To nie jest dobry sposób na budzenie kobiety. O, myślałem, że nas opuściłaś. Zrobiłam to. Kilkaset lat temu. Dodaj ramkę do kartonowego prostokąta. Wytnij kolorowe naklejki. Przyklej w równych rzędach. Ozdób ramkę kryształami górskimi. Ma kształt korony. Sprawdzanie wzroku jest łatwe i bezbolesne. Aurora umówiła się z optometrystą. Doktorze, możesz mnie zbadać? Jasne, żaden problem. Niesamowite, biuro się zmieniło. Nawet lekarz wygląda jak księżniczka. To jest jak w bajce. Zakryj jedno oko. Co widzisz? O, nic nie widzę, wszystko jest rozmyte. Obawiam się, że twój wzrok się pogorszył. Nie martw się, wystarczy wziąć lekarstwo. Dziękuję, skorzystam z twojej rady. Kolejny zadowolony pacjent. Ta pokrywka jest ozdobiona kwiatami. Oszklij powierzchnię. Stojak będzie po środku. Przymocuj oś. Napełnij słoiki roztworem.
Dodaj pojemniki do kroplówki. Połącz rurki. Proszpunka postanowiła odwiedzić lekarza od włosów. Gdzie jesteś, doktorze? Przepraszam. Słucham. A! Panienko, jak się masz? Przestraszyłam cię? Trochę. Pomóż moim włosom, proszę. Zaczęły wypadać. Nie mogę stracić mojej magii. To jest poważne, ale bez obaw. Przepisuję ci kroplówkę ze specjalnym lekiem na włosy. Teraz możesz odpocząć. No i gotowe. Co za piękne efekty. Tak, są jedwabiste. Kontynuuj przyjmowanie witamin, a wszystko będzie dobrze. Opróżnijmy metalowe pudełko. Wytnij niewielką część z plastikowego filtra. Pokryj wnętrze pudełka filcem. Na drzwiach widać panel sterowania. Ten sterylizator niszczy wszystkie szkodliwe bakterie i zarazki. Gnijąca panna młoda przyszła odwiedzić dentystę. Doktorze, jestem tu na rutynową kontrolę. Nie ma problemu, proszę usiąść. Zobaczmy. Gdy lekarz się odwrócił, robak zsunął się z ramienia pacjenta. Wow, uwielbiam przeglądać szafki. Badanie zakończone. Chwileczkę, wysterylizuję moje narzędzia. A! Co to jest? To miejsce powinno być sterylne. To moja wina. Już wychodzimy. To było niezręczne. Wytnij elementy z filcu. Zszyj wszystko. Dodaj koraliki do sznurowania. Rozciągnij linkę. Ściągnij satynową wstążkę w marszczenia. Ten uroczy gorset ortopedyczny nie zrujnuje wyglądu księżniczki. Mamy kolejny dzień w szpitalu. Hej, jak mogę ci pomóc? Doktorze, bardzo bolą mnie plecy. Zobaczmy. Widzę, że potrzebujesz gorsetu. O nie, wygląda okropnie. Myślę, że wiem, jak ci pomóc. Przymierz to, to limitowana kolekcja. Świetnie, wyglądam jak księżniczka. Zaciśnij go. Wow, plecy już mnie nie bolą. Dziękuję, doktorze. Trzymaj się zdrowo. Przyda się ten koralik. Dodaj zacieki kleju na gorąco. Zrób wygodny pędzel. Ten lakier jest nie tylko dekoracyjny, ale także leczniczy. Rączka przyszedł do lekarza. Kto tam jest? Jestem tutaj. Popraw moje paznokcie. O, twoje paznokcie potrzebują pomocy. Zacznijmy od badań. Weź probówkę i przeanalizuj wszystko. Rozumiem. Masz grzybice. Zastosuj ten lakier do paznokci. Minie raz, dwa. Wow, już czuję efekt. Dzięki, doktorze. Czas na makijaż? Nie. Potnij starą gąbkę do makijażu. Ozdób wnętrze papierem piankowym. Ten kołnierz jest idealny do problemów z szyją. Ta doktor cieszy się przerwą na lunch. Ale zombie przyszedł ją zobaczyć. Doktorze, mam kłopoty. Siadaj, proszę. Co jest nie tak? Boli mnie głowa i nie mam percepcji głębi. Zobaczmy, masz skurcze. Załóż ten kołnierz. Niedługo poczujesz się lepiej. Wspaniale, znowu czuję się dobrze. Uzdrowiłaś mnie. To moja praca. Trzymaj się zdrowo. Mamy kolorowe zaciski. Zrób kolorowy hełm. Wystaje tu wiele kolorowych kabli. Użyj podstawki pod telefon. Połącz druty.
zrób krzesło dla pacjenta. Ten encefalogram pomoże nam śledzić wszelkie zmiany w mózgu. Lekarz czeka na nowych pacjentów. Pomóż, doktorze, nie czuję się za dobrze. Opisz swoje objawy bardziej szczegółowo. Jestem śpiąca przez cały czas. Hej, wszystko dobrze? Pobudka, panienko. O, przepraszam. Widzisz, tak jest przez cały dzień. Sugeruję badanie mózgu. Musisz się zrelaksować, jak to tylko możliwe. To będzie łatwe. Badanie skończone. Możesz się obudzić. Wyniki są w normie. Radzę, byś po prostu spożywała więcej kofeiny. Ten zabieg mi odpowiada. Wow, jestem pełna energii. Dziękuję. Na pewno będę potrzebowała ekspresu do kawy. Leśne trole obudziły starszego klanu. Zrób trola z modeliny. Przymocuj półkulowe oczko. Pomaluj. Dodaj bursztynowe koraliki. Wytnij strój z filcu. Mech rośnie wszędzie. Udekoruj uroczymi koralikami. W rękach jest ogień. Trole to miłe leśne stworzenia. W lesie jest super, jak zwykle. Ale jest zimno, muszę się rozgrzać. Rozpalę ogień. Oto wygodny kamień. Au! Jest za szybki. Witaj, Aniu. Jestem leśnym trolem. Co tu robisz? Chciałam rozgrzać się przed ogniem. Robi się zimno. Wiem, jak ci pomóc. Weź ode mnie w prezencie moc ognia. Teraz już nigdy nie będzie ci zimno. Co się dzieje? Moc ognia zmieniła Anię. Zrób bazę jej sukienki z tkaniny sportowej. Zrób nowy strój z błyszczącego tiulu. Ogniste kwiaty zaczęły tańczyć. Płatki są jak płomienie. Moje włosy! To też się zmieniło? Jej dodatki pasują do jej stylu. Mogę władać ogniem. Muszę tylko przyzwyczaić się do moich nowych mocy. Możesz to zrobić! Dzięki wam, słodkie trole. Teraz nadszedł czas, abym poszła do zamku. Sven, wracamy! W zamku mojej siostry jest jak zwykle zimno. Zastanawiam się, czy moje moce zadziałają w tym zimnym królestwie. Lepiej nie dotykać tej lodowej rzeźby. Ale spróbuję zapalić świeczki. Czy to zadziała? Tak, świece się zapaliły. Co jeszcze mogę zrobić? Muszę się skoncentrować. Wow! Lodowaty pokój zmienił się w tropikalny. Części, żeby zrobić koronę. To Olaf! Przymocuj cyrkonię do metalowej podstawy.
Pierścionek pozostanie w odpowiednim rozmiarze. Połącz elementy. Dodaj holograficzny płatek śniegu. Ukształtuj sople. Przymocuj je do korony. Wkrótce Elza zostanie królową. Nadszedł ten dzień. Rozpoczyna się koronacja. Tak się cieszę, że widzę wszystkich. Ale gdzie jest moja siostra Anna? Księżniczko, nie możemy odłożyć ceremonii. Musimy zaczynać. Dobrze, zaczynajcie. Koronujemy Elzę. Powitajcie królową Ludowego Królestwa. Przepraszam, Elzo, spóźniliśmy się. Kristoff, czy Ania jest z tobą? Myślałem, że już tu była. Ale gdzie ona jest? Cześć! Aniu, czy to ty? Gratulacje z okazji koronacji, Elzo. Ania naprawdę się zmieniła, prawda, Sven? Jaka piękna korona. A! Przypadkiem ją stopiłam. Czy masz magiczne moce? Tak, ale jeszcze nie potrafię ich kontrolować. Przepraszam. Nie martw się. Najważniejsze jest to, że jesteśmy razem. Wybierz klocki Lego. Dużo ich tutaj. Musimy wszystko poskładać. Przyklej wydrukowany obraz z ekranem. Oto wykres temperatury. Dodaj połówki paciorków. Kamera termowizyjna pozwoli zobaczyć zmiany temperatury. Tak miło siedzieć w ciszy i czytać czasopisma. Mój horoskop na następny miesiąc jest bardzo interesujący. Chcesz pograć w gry planszowe? Nie, Olafie, nie teraz. Aniu, proszę, zagrajmy. Tak długo nie spędzaliśmy razem czasu. Pobawmy się w chowanego. No dobrze. Ty się ukrywasz, a ja liczę. Gotowa? Znam wszystkie zakamarki zamku. Nigdy mnie nie znajdzie. Aniu, gdzie jesteś? Gdzie ona poszła? Pamiętam, mam kamerę termowizyjną. Pokaże mi, gdzie jest ciepła księżniczka. Nie ma jej tu, ani tam. Oto ona. Znalazłem cię. Ale jak? To bardzo proste. Kamera termowizyjna pomogła mi w tym. Wow, ale to jest fajne. Rozejrzyjmy się po pokoju. To całkiem interesujące. Pojawiły się pompony. Zakryj ścianę. Uformuj panel boczny ze styropianu. Przymocuj światełko LED. Ukształtuj otwory. Dodaj zabarwiony plastik do drzwi. Połącz wszystko. Panel sterowania jest na swoim miejscu. To jest głodny? Co zjeść? Jestem naprawdę głodny. Ale nie ma tu niczego dobrego. O, spaghetti. Muszę je podgrzać. Przyda się mikrofalówka. Włączam. Ach, coś poszło nie tak. Wszystko zepsułem. Ty też tu jesteś, Olafie. Ja też jestem głodna. Elzo, nie będziesz mogła podgrzać swojego burgera. Zepsułem mikrofalówkę. O, nie można wkładać widelca do mikrofalówki. Cóż, nie wiedziałem tego. Co to za hałasy? Anno, zepsułem kuchenkę mikrofalową. Nie, nie będziemy mogli podgrzać jedzenia. Mogę w tym pomóc. Aktywuję swoją magię. Zamawiała pani gorącego burgera? Dzięki, Aniu. Smacznego. Połącz ze sobą kwadraty styropianu, tworząc konstrukcję. Co za ciekawe urządzenie. Przyklej detale. Dodaj połówki paciorków. Na górze jest przezroczysta kula. Umieść wizerunek sióstr na środku. Ozdób papierem piankowym. W zamku wszystko się zmieniło, gdy Ania dostała nowe moce. Jest znacznie cieplej, ale nie możemy narzekać. Zdecydowanie. A jeśli chcemy coś zimniejszego, możemy dodać lód z maszyny do lodu.
Elsa zrobiła ją dla nas. To tropikalna impreza. Christophie, Olafie, nie sądzicie, że jest tu za gorąco? Może zimny koktajl pomoże? Nie jestem pewna. Zakręciło mi się w głowie, bo jest za gorąco. Elza, co się stało? Zemdlała. Potrzebuję zimna. Szybko zrób kompres lodowy. Dzięki, Olafie. Jest bardzo gorąco. Lody i lodowate napoje cię ochłodzą. Dzięki, przyjaciele. Nie powinnam oddalać się od maszyny do lodu. Jest coraz goręcej i goręcej. Jak obniżyć temperaturę? Mam nadzieję, że silny wiatrak pomoże. To nie pomaga. Trole leśne, proszę, przyjdźcie! Wzywałaś nas? Dzięki za magię ognia, ale jest za gorąco. Proszę, przywróćcie wszystko do normy. Cokolwiek powiesz, księżniczko. Odbieram twoją magię. I cieszę się, że zrozumiałaś, jak cenne jest bycie sobą.